Dzień dobry. Sobota, dość wcześnie z rana. Idę biegać, natomiast cały czas mnie niepokoi ten smog w tej Warszawie. Ale cóż, zobaczymy co z tego wyjdzie. Tak więc komu w drogę, temu biegamy. To niebo nie wygląda zbyt dobrze. I nie ma ludzi za dużo. To na plus. Tam ktoś nie śpi. I tu. Znalazłem ich. Twórcy smogu. Ci dwaj. Bieg zakończony na pięknych kabatach. Ludzi dalej brak. Ale to nic. Sobota. Pięknie. Przechodzimy skrótem przez Sheraton. Zawsze to lepszy skrót. Jest ciepło i szybciej. A teraz największy hint Warszawy. Jeżeli ktoś jest na placu Trzech Krzyży i nie ma gdzie skorzystać z toalety, to tam. Tam. Wiem tylko dlatego, ponieważ pracowałem kiedyś w tym budynku troszeczkę przez parę chwil, miesięcy. A tutaj widzimy bardzo ciekawą konstrukcję, gdzie dźwig podnosi dźwig. Myślałem, że zabrali wszystkie samochody, a jeszcze jeden został. A tylko białe, brzydkie. Takich nikt nie chce. Jeszcze elektryczne, widzicie? Tam jest kabel. Elektryczne Ferrari! A nie, wystawili, żeby się przywietrzyły. Białe. I jesteśmy na miejscu. Muzeum Narodowe w Warszawie. Dzisiaj jak prawdziwi turyści, no, fajnie mało osób, wzięliśmy, nie wiem jak to się nazywa. Więc zaczynajmy. Teraz tak, ta makieta przed chwilą, którą widzieliśmy, świątyni Faraz, została tutaj przedstawiona jako wszystko. Tak to wyglądało. Ciekawe. Fajne jest jedzenie muzeum z prawie zerową ilością innych uczestników. A tam w oddali Pałac Kultury. Bardzo fajna wystawa. Polecamy z całego serca. Galeria Faraz. O jednym z przyczółków chrześcijaństwa w Afryce. Dawno, dawno temu. Zmierzamy teraz do Galerii Sztuki XIX wieku.
najpiękniejszy. Jakby ktoś się zastanawiał, jak wygląda śmierć. Właśnie tak. Słynna bitwa pod Grunwaldem. W trybie ekskluzyw. A to jest cykl, jak youtuberzy robią YouTube o youtuberach, czyli malarze robią obrazy o malarzach. Więc kończymy naszą przygodę na malarstwie polskim. Jeszcze jest wystawa malarstwa obcego. Tam, ale już tam nie pójdziemy, bo ula! I... Część rodziny jest już zmęczona, więc lecimy do domu. Ula pokochała słuchanie narracji dotyczących polskich dzieł sztuki, prawda Ula? Co tam Matejki słychać? Działa Matejko? A jeszcze tylko szybkie rzucenie okiem na bezcenne nabytki Muzeum Narodowego w Warszawie. Cudowne miejsce, warto widzenia, 30 zł za bilet rodzinny, raz 4 osób, zacnie. Czy nie, żoneczko? Ej, patrzcie, to tam, gdzie jest lampowy, a tu jest fontanna. I mimo, że jesteśmy w centrum Warszawy i byłem tutaj już wiele razy, to nie szedłem nigdy tym miejscem, którym teraz idziemy, które nas żona zaprowadziła. I taka mnie myśl naszła, że aby to zwiedzić całą Warszawę wszyscy wzdłuż, to chyba trzeba poświęcić na to całe życie. Jest tak dużo miejsc, w których się jeszcze nie było. Albo to tylko ja, który się rusza z domu raz na tydzień. Pięknie. Dźwig jak był, tak dźwiga nie ma. Magia. Magia. I wróciliśmy do naszego tajnego skrótu. Przez Sheraton. Więc z oknami robi się już powoli ciemno. A my... gramy na gitarze. Co się stało? Więc Ula, zaczynasz wyrażać swoje opinie i prośby. I czasami nie jestem w stanie jej zrozumieć. Na przykład teraz. Co się stało, Uleczko? Co to? Gramy? Nie nastrzyjona gitara? Więc my za chwileczkę bierzemy się za jedzenie lodów. Potem zasiadam do napisania artykułu na chmurowisko.pl. I tak mija dzień, sobota, bardzo spokojnie, rodzinnie. I życzę tego również tobie. Samych spokojnych sobot. Z odrobinką pracy, ale tylko troszeczkę. Nie za dużo. I jak zwykle, do zobaczenia. Jutro.